Radio Szczecin poleca. Cześć, witajcie. Jeżeli zastanawiacie się, co robić w weekend, to przygotowałam dla Was kilka podpowiedzi. Już dziś spotkanie z nieżyjącą legendą, jedną z największych ikon muzyki wszechczasów, Michaelem Jacksonem. Jego wiecznie żywe przeboje wykonają Kuba Badach, Natalia Kukulska i Ania Dąbrowska. Wszystko w oprawie orkiestry i chóru. A gdyby ktoś wolał mniejszy tłok na scenie, to w Hormonie Tymon Tymański pokaże swój one-man show. To solowy koncertowy projekt artysty, w którym Tymon śpiewa, stepuje i prowadzi freestyle stand-upową konferencjerkę. W sobotę do klubu Elefunk zawita druga odsłona alternatywnej Zatoki, a jej główną gwiazdą będzie Larry Lou. Zatoka to odbiegający od komercji projekt muzyczny, którego celem jest promowanie alternatywnych brzmień muzyki elektronicznej w wersjach tanecznych. A teraz coś wyjątkowego dla fanów słowa rapowanego. Wielka Bitwa Szczecińska po raz 10. Do stolicy Pomorza Zachodniego kolejny raz zjadą się najlepsi freestyle'owcy z całego kraju. Na zakończenie tygodnia zupełnie niezwykłą propozycję ma dla Was Tatiana Galicyna. Opowie Wam historię małego księcia, malowaną na żywo piaskiem. Wszystko to będzie połączone z animacją światłem i wodą, wraz z elementami spektaklu teatralnego i technik szybkiego malowania. To naprawdę robi wrażenie. A jeżeli włączycie Radio Szczecin, jest szansa, że wygracie ostatnie bilety na to wydarzenie. Serio, warto! W tym tygodniu Mikołaj był wyjątkowo hojny i wrzucił dużo prezentów do sieci. Kolejny mieści się idealnie w piątkowej kategorii rozgrzewki przed końcem tygodnia. Nie dość, że śpiewa The Weeknd, to jeszcze w takim otoczeniu, że w zasadzie oczu nie można oderwać. Swój najnowszy wielki hit Starboy wykonał na środku wybiegu tegorocznego pokazu Victoria's Secret. Wśród seksownych top modelek znalazła się także była dziewczyna Weeknda, a ich wymiana spojrzeń podczas pokazu wzbudziła falę zainteresowania wszystkich plotkarskich mediów na świecie. Oby Wasz weekend był równie piękny i rozśpiewany. Bawcie się dobrze i do zobaczenia w nowym tygodniu. Radio Szczecin.